Poszło umieranie. Dziękuję, panie marszałku. Szanowni państwo, panie ministrze, pan poseł Jach, pan minister, to są, pan nie wiecie, w jakiej debacie uczestniczycie. My uczestniczymy w debacie o planach polityce zagranicznej na przyszły rok. A wy mówicie o Platformie Obywatelskiej, o szczycie sprzed roku, o tym, co było. Nie mówicie nic o przyszłości. Ale ja wiem, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, panie ministrze, że pan nie jest kreatorem polskiej polityki zagranicznej. Niestety, nie jest pan kreatorem. Pan nie ma na nią najmniejszego wpływu. Nie ma niestety na tą politykę również wpływu pani premier Szydło. Polska konstytucja reguluje kwestie proste. Za politykę zagraniczną odpowiada premier, Rada Ministrów, minister spraw zagranicznych, prezydent, który przysłuchiwał się w tej debacie. Ale żadna z tych osób w Polsce roku 2017 nie ma wpływu na politykę zagraniczną. Ten trójkąt konstytucyjny został zastąpiony przez inny trójkąt. Przez trójkąt Kaczyński, Legutko, Krasnodębski. To są ludzie odpowiadający za politykę zagraniczną w Polsce. Oni tu powinni występować, oni powinni mówić, jakie mamy plany. Nikt nie czyta pana wywiadów za granicą. Nikt. Wszyscy czekają na to, co powie Legutko, wszyscy czytają, co powie Krasnodębski, albo wszyscy czekają na to, co powie Kaczyński. To jest skala upadku tego rządu. Nigdy w życiu, po roku 89 nie było rządu w Polsce, który w kwestiach polityki zagranicznej miałby tak mało do powiedzenia. Miałby tak mało do powiedzenia w sensie dosłownym. Ci, którzy za tę politykę odpowiadają, pan Kaczyński, dopóki pan Kaczyński udzielał wywiadów kuriozalnych w Polsce, groteskowych czasami, to jeszcze jakoś to przeboliliśmy. Ale w momencie, kiedy on poczuł się rzeczywiście osobą odpowiedzialną za politykę zagraniczną i zaczął udzielać kuriozalnych wywiadów w prasie zagranicznej. Szanowni państwo, każdy elementarnie przygotowany dyplomata wie, że w okresie przedwyborczym nie zabiera się głosu w sprawach wewnętrznych w innym kraju. A pan Kaczyński mówi, pani kanclerz Merkel mi się podoba, a Scholz mi się nie podoba. Co by było, gdyby polityk innego kraju mówił tak przed wyborami w Polsce? To jest brak elementarnej kultury i umiejętności uprawiania dyplomacji. Już nie mówiąc o tym, że w Niemczech panuje powszechna opinia, że pani Merkel zaszkodzi tą wypowiedzią, biorąc pod uwagę jego ocenę polityki Kaczyńskiego w Niemczech, a Schulzowi tą wypowiedzią pomógł, chyba że to jest prawdziwa intencja. Jak Kaczyński uprawia politykę zagraniczną? Spotkanie z kanclerz Merkel poświęcił słowa Legutki. Poświęcił na to, żeby kwestionować Donalda Tuska. Tak naprawdę pierwszy zasadniczy punkt jego programu przeciwko wszystkim. Przeciwko Czechom, przeciwko Węgrom, przeciwko Słowakom. Wszyscy oni postrzegają Tuska jako dobrego swojego przedstawiciela w Europie, obrońcy interesów Europy Środkowo-Wschodniej. Kaczyński nie. To jest realizacja polskiej polityki, polskich interesów. To jest zdrada polskich interesów. I trzeba to głośno mówić. My będziemy wam mówić. To jest zdrada polskich interesów. Mieliście szansę, wyjątkowo, w grach komputerowych ma się kilka żyć. W życiu, w polityce kilku żyć nie ma. Ale wy mieliście wyjątkową sytuację. Dlatego, że tak się sytuacja polityczna ułożyła, że mogliście dokonać resetu swojej polityki. Po roku, panie ministrze, kiedy zbankrutowało wszystko, co pan powiedział. Wszystkie pana pomysły. Pan miał szansę tu wyjść i powiedzieć reset. Wracamy do tradycyjnej polskiej polityki. Pan z tej szansy nie skorzysta. Jedno było istotne w pana wypowiedzi, ale niebezpieczne. Pan powiedział o remoncie Unii Europejskiej. Cytat. Postulujemy, nie możemy polegać na odnowieniu elewacji i dyskusji nad detalami dekoracyjnymi, ale na wnikliwej ocenie stanu fundamentów, na których oparta jest cała konstrukcja europejskiej budowy. Nie wykluczamy, iż na fundamencie czterech swobód trzeba będzie zbudować nową Unię w oparciu o nowy traktat. I okazję pan widzi w rocznicy podpisania traktatów rzymskich, bo ma pan wtedy urodziny. No, ludzie. Bo pan ma urodziny, pan będzie traktaty zmieniał. Europa potrzebuje stabilizacji. Europa potrzebuje współpracy. Europa potrzebuje polskiego resetu polskiej polityki zagranicznej. Bo ta polityka jest polityką rozbijacką, szkodzącą Unii i pod niszczącą fundamenty bezpieczeństwa ekonomicznego, politycznego i militarnego naszego kraju. O reset, panie ministrze, waszej polityki się dopominam. Dziękuję. Thank you.